Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w miejscu nietypowym, bo na koszalińskiej giełdzie, na której Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje mieszkańcom naszego miasta wypowiedzenie się na temat aktualnych problemów i prób ich rozwiązania w mieście. Proponujemy mieszkańcom wypełnienie ankiety, w której mogą zdefiniować najważniejsze problemy, którymi żyje nasze miasto i prób ich rozwiązania. Wychodzimy do ludzi, gdyż chcemy razem z ludźmi, razem z mieszkańcami zbudować program, który będziemy realizować po następnych wyborach samorządowych, który oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej w Koszalinie wygra. Witam też naszych gości, pana Grzegorza Napieralskiego oraz pana Stanisława Wziątka. Jestem też otoczeniu naszych przyjaciół, sympatyków i działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oddaję teraz głos panu Grzegorzowi Napieralskiemu. Ja bardzo się cieszę, że tu w Koszalinie pojawił się ten pomysł konsultowania programu wyborczego na przyszłe lata dla Koszalina, czyli dla mieszkańców Koszalina, właśnie z ludźmi, że ten program nie powstaje w gabinecie Rady Powiatowej SLD tu w Koszalinie, tylko jest stworzony razem z ludźmi. I kiedy Adam opowiedział mi o takim właśnie pomyśle, ja zaleciłem, aby wszyscy nasi kandydaci, nasze kandydatki taką właśnie akcję przeprowadzili, bo uważam to za to, co się przynajmniej w tym czasie, kiedy tego dialogu jest tak mało, za coś słusznego i bardzo dobrego. Ludzie bardzo dobrze reagują na to, kiedy podchodzimy i prosimy, żeby w anonimowej ankiecie odpowiedzieli na podstawowe pytania. To, myślę, jest profesjonalne zachowanie liderów tutaj w Koszalinie i mam nadzieję, że nie tylko w Koszalinie, ale również w całym województwie. Namawiam również i Adama, i zespół tutaj z Koszaliny, aby rozszerzyć te przygotowania programu wyborczego dla miasta Koszalin o ekspertów. I tych ekspertów, których mamy w klubie parlamentarnym w Warszawie, i tych, których mamy w Radzie Wojewódzkiej tutaj w Szczecinie. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, że tak wiele osób chce rozmawiać, że jednak nie boją się podejść do polityków, nie boją się powiedzieć o swoich problemach, nie boją się zwrócić szczerze, bo oni do końca też nie wiedzą, czy ta ankieta na pewno będzie anonimowa. Ale mówią, to nas boli, to nam się podoba. Tu, w tym miejscu coś byśmy zmienili. Na naszym osiedlu, na naszej ulicy czy przed urzędem miasta. Część problemów pojawia się takich samych, czyli szczególnie jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, dostęp do urzędników, to słabe zarządzanie, ale też zwracają uwagę na kilka dobrych elementów tutaj w mieście, że jednak coś pozytywnego się zmienia na przestrzeni tych lat. Chcemy te wszystkie i dobre, i złe elementy wykorzystać do przygotowania programu wyborczego, tak aby zwrócić uwagę na to, co jest dla mieszkańców najistotniejsze, najważniejsze, a nie żeby pisać grubą książkę, której się później się nie realizuje. Chcielibyśmy również ten program wykorzystać nie tylko w wyborach prezydenckich, ale również w wyborach samorządowych w Koszalinie dla naszych koleżanek i kolegów, którzy będą startowali w wyborach do Rady Miasta, bo to powinno być uzupełnienie kandydatury na prezydenta w mieście Koszalin. I też ciekawe spostrzeżenie z wczorajszych wydarzeń, choćby w Warszawie, że jednak jest trochę inaczej niż dzieje się w Warszawie. Platforma Obywatelska, która dzisiaj rządzi, która ma w ręku wszystkie instrumenty, jednak nie chce wychodzić do związków zawodowych i rozmawiać. My tego się nie boimy. Też nie wiemy, jakie mogą być reakcje, jednak jesteśmy z ludźmi i z nimi rozmawiamy. Stąd te podziękowania dzisiaj dla Adama, dla struktur powiatowych. I uważam to za dobry pomysł. Czym więcej będziemy z ludźmi rozmawiać, czym więcej tych bezpośrednich kontaktów będzie, tym będzie lepiej. Ja sam pamiętam, jak to było w czasie kampanii prezydenckiej w roku 2010. Jednej rzeczy, której nie zauważyłem w tym miejscu, oprócz dobrej atmosfery, to dobrych jabłek, ale jeszcze pójdziemy i poszukamy. Proszę Państwa, prezentujemy inną filozofię od aktualnie rządzących i to na poziomie ogólnokrajowym i na poziomie regionalnym i tu w mieście Koszalin. Pan prezydent Koszalina nie zauważa głosów mieszkańców, nie chce tych głosów wysłuchać. Udaje, że słucha, ale nie słyszy. Nie słyszy wołania ludzi o to, żeby nie przenosić pomnika. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Wyrywa go z serca miasta. Nie słyszy uwag i protestów wokół innych ważnych spraw, jak chociażby gospodarka śmieciowa, gospodarka związana z odpadami w Koszalinie. My prezentujemy pogląd, że to, co trzeba zrobić w Koszalinie, to, co trzeba zrobić w mieście i w Polsce, musi odbywać się w pełnym dialogu i w pełnym porozumieniu z mieszkańcami. To mieszkańcy muszą wyrażać swoje z jednej strony obawy, ale z drugiej strony nadzieje i wskazywać, jakie problemy ich zdaniem w pierwszej kolejności powinny być rozwiązane. Jakie zadania inwestycyjne powinny być realizowane.
taka filozofia, otwarcie na innych jest dla nas sednem władzy. Władza musi wsłuchać się w głos ludzi. To znakomicie podkreśliły protesty, które były w niedzielę, szczególnie zaprezentowane w Warszawie. Jestem przekonany, że o tej atmosferze tych protestów będzie mógł w Koszalinie powiedzieć przewodniczący PZZ Jan Gus, który tu przyjedzie już we wtorek i podzieli się z nami wszystkimi nie tylko atmosferą, która temu towarzyszyła, ale także i innymi działaniami, które będziemy podejmować, aby głos ludzi był słyszalny u władzy i tej centralnej, i tej regionalnej, i tej lokalnej. Szanowni Państwo, zainteresowanie ankietami jest bardzo duże. Do chwili obecnej mamy ich już ponad 200, a także ponad 100 zebranych internetem. Przybija w nich jedno, właśnie to, co było przed chwilą mówione. To, że władza, szczególnie władza w Koszalinie, nie słucha mieszkańców, nie słucha obywateli i próbuje im narzucać swoje nietrafione rozwiązania. Ta buta i arogancja Platformy Obywatelskiej jest niestety nazbyt widoczna w naszym codziennym życiu, w braku dostępu do władz miasta i w procesie podejmowanych przez nich decyzji. My to chcemy zmienić, chcemy wspólnie z mieszkańcami zbudować program, który będzie służył rozwojowi naszego miasta. Dziękuję bardzo, prosimy o pytania.